Panie Romanie, jesteśmy w szkole podstawowej numer 23 w Płocku. Jakiego rodzaju zajęcia odbywały się podczas tegorocznych ferii zimowych z Orlenem i ile dzieci wzięło w nich udział? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani. W tym roku ferie zaplanowaliśmy, postanowiliśmy utrzymać formułę taką wakacyjną, jeśli chodzi o warsztaty, i zaprosiliśmy dzieci do grup plastycznych, teatralnych, tanecznych i muzycznych. W sumie w pierwszym turnusie wzięło udział 120 dzieciaków. W przyszłym tygodniu również będzie podobna grupa. Te zajęcia się odbywały codziennie, oprócz środy, w którą to dzieci pojechały na wycieczkę do kopalni soli w Kłodawie i do Mszczonowa na basen termalny oraz lodowisko. Jesteśmy właśnie na zakończeniu pierwszego turnusu ferii. Co dzisiaj tutaj zobaczymy? Dzisiaj będą prezentować się grupy, wszystkie, które brały udział w naszych feriach kulturalnych. No, myślę, że Państwo zobaczycie za chwilę efekty pracy tygodniowej naszych nauczycieli, instruktorów. Będą to oczywiście grupy taneczne, grupy teatralne, grupy muzyczne. No i tutaj Państwo możecie obejrzeć wystawę prac plastycznych, które były przygotowane w ciągu tego tygodnia przez grupy plastyczne. Czy w tym roku odbędą się również ferie letnie, tak jak mieliśmy to w latach poprzednich? Wakacje również planujemy wraz z naszym sponsorem Orlenem. Planujemy wakacyjny wypoczynek dla dzieci, też w formach takich już sprawdzonych tutaj u nas, bo cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem dzieci. Jak ocenia Pani tego rodzaju inicjatywy? Znaczy, tu mamy do czynienia akurat nie z aktywnością fizyczną, ale z aktywnością artystyczną i na to przede wszystkim położyło nacisk Stowarzyszenie SEKAN, z którym współpracujemy w zakresie organizacji tych półkolonii. I bardzo się cieszymy, że możemy śladem półkolonii wakacyjnych zorganizować również w okresie ferii, w okresie zimowym, taką aktywność dla dzieci, która rozwija ich pasje artystyczne, bo to są zajęcia plastyczne, to jest wokal, to jest taniec, to są grupy teatralne. Wiele z tych aktywności mogą wcielać dalej życie, ewentualnie kontynuując to, czy też w szkole, czy w innych ogniskach artystycznych, w których mogą również brać udział. No właśnie, takie kolonie, półkolonie artystyczne, kulturalne już odbywały się latem, chyba dwukrotnie, o ile dobrze pamiętam. Jaki odzew mieliście Państwo ze strony rodziców? Teraz będziemy organizować to po raz czwarty, ale bardzo się cieszymy rzeczywiście, bo to przynosi efekty. To, co mówią nam nauczyciele, opiekunowie w grupach, że te dzieci dalej chcą kontynuować tą wiedzę, umiejętności, które zdobyli podczas tych ferii czy półkolonii, chcą dalej realizować w czasie trwania roku szkolnego. I to nas oczywiście bardzo cieszy i być może z tych dzieci wyrosną przyszli artyści, ale no, generalnie jest to coś, co przynosi nam bardzo przyjemny skutek w postaci tego, że realizujemy projekty, które przynoszą dobro, które realizują takie nasze perspektywy działań, przynoszące efekty w postaci tego, że te dzieci mogą realnie skorzystać z pewnych elementów, czy to kulturalnych, czy sportowych, sprawdzić, czy są w tym dobrzy, czy dalej będą się tym interesować. To jest taki może ułamek ich całkowitej edukacji w tym zakresie, ale cieszymy się, że mieli szansę tego dotknąć, że mogli to sprawdzić i realnie później zadecydować, wspólnie oczywiście z rodzicami, czy chcą dalej kontynuować tą swoją pasję, czy to ich dalej interesuje. I to jest dla nas jako sponsora fantastyczny projekt, zarówno ferii, jak i półkolonii. Poza radością, uśmiechem na tych twarzach dzieci, to oczywiście jest niezapomniane i nie ma żadnej ceny. Natomiast to, że oni mogą w sobie wzbudzić zainteresowanie jakimś konkretnym, dalszym
realizowanym projektem, czy w zakresie śpiewu, czy w zakresie teatru, czy też plastyki, czy być może, nie wiem, będzie siatkarzem, piłkarzem, koszykarzem. No, chcemy, żeby spełniali swoje marzenia. I rozwijali pasję. Zdecydowanie tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.